Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania programu Nasz Powiat, w którym przygotowaliśmy wywiad z Januszem Stąporem, starostą powiatu kozienickiego, dotyczący laboratorium działającego w strukturach szpitala w Kozienicach. W dzisiejszym programie znajdują się również relacje ze studniówek uczniów zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach oraz uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych imienia Jana Kochanowskiego w Karbatce-Letnisku. Ponadto przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące kampanii Bezpieczni po zmroku prowadzonej na terenie powiatu kozieńskiego. Na zakończenie zapraszam na podsumowanie dotyczące oferty feryjnej przygotowanej dla dzieci i młodzieży w każdej z gmin powiatu. Podczas czwartej sesji Rady Powiatu Kozienickiego piątej kadencji poruszono problem restrukturyzacji laboratorium działającego w strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpur wyjaśnia, jakie są plany dalszej działalności laboratorium i z czego one wynikają. Nie można wyrywać problemu laboratorium z szerszego kontekstu, bo to jest cały problem szpitala. W momencie, kiedy w 2009 roku przyjęliśmy program naprawczy, zdecydowaliśmy się na uzdrawianie poprzez ten program sytuacji szpitala. Ówczesna rada poszła drogą taką, że utrzymujemy zakład jako zakład publiczny. Nie przekształcamy spółkę, nie rozważamy dzierżawy, no ale pewne rzeczy musimy zrobić, żeby koszty szpitala w jakiś sposób przyciąć, żeby on mógł funkcjonować bez takiego dużego zagrożenia. Teraz jeżeli spojrzymy na całokształt, na cały problem szpitala, no to wtedy laboratorium, będziemy patrzyli na laboratorium jako jeden z elementów. Jeżeli laboratorium kosztuje kwotę powiedzmy 2 800 000, 2 700 000, różnie tam jeszcze można to dokładnie policzyć, a przychody z działalności laboratorium to jest tylko kwota między 100 a 200 tysięcy. NFZ tego nie finansuje, także to musimy sami utrzymać. No to jest to jedno z miejsc, gdzie te oszczędności mogą się pojawić. No jeżeli firmy, powiedzmy duże, które się interesują tego typu działalnością, chcą prowadzić to za 1 600 000, no to można się już na przykład zaczynać zastanawiać nad tym, czy nie warto wykonać jakiegoś ruchu, bo ten milion może nie szokuje przy całych kosztach szpitala rocznych sięgających około 50 milionów, no ale niemniej nie jest bez znaczenia. To nie jest tak, że została przesądzona jakakolwiek decyzja, nic nie jest przesądzone. Są różne drogi dojścia do jakichś oszczędności. Może to być spółka, która wejdzie z zewnątrz w wyniku dzierżawy. Może to być spółka pracownicza. I na przykład ja osobiście jestem zwolennikiem właśnie spółki pracowniczej, że to jest najlepsze rozwiązanie, żeby pracownicy laboratorium wzięli w swoje ręce to laboratorium. A ponieważ zakład jest publiczny, więc zawsze będzie miał pewność, zresztą to będzie umowa podpisana, że te badania laboratoryjne szpital będzie zlecał. No i kwestia tak zwanych kosztów społecznych. Najmniej to się odbije na pracownikach. Można też poszukać oszczędności w ramach tego systemu, w jakim laboratorium w tej chwili chodzi i jeszcze znaleźć jakieś tam pieniądze, ale staramy się to robić jak najmniejszym kosztem społecznym. Mogę taki przykład podać, że program naprawczy zakładał zmniejszenie etatów o ponad 200 w szpitalu, że to zbilansowałoby szpital, nawet by miał zysk na przykład. Myśmy się zdecydowali tylko wspólnie z dyrektorem jeszcze poprzednim, na 102 etaty bodajże, 102 albo 104, czyli wzięliśmy pod uwagę koszty ludzkie, żeby nie odbijało się to kosztem ludzi. Ja zawsze twierdzę, że jak chcesz liczyć na coś, to licz na siebie, więc ja już nie bardzo liczę na to, przynajmniej w najbliższej przyszłości, że powstaną jakieś programy, że zmieni się na tyle finansowanie szpitali, czy polityka NFZ-u, która w sposób gruntowny poprawi naszą sytuację, jeżeli chodzi o nasz szpital. Jeżeli by tak się stało, bym się niezwykle ucieszył, ale najpierw musimy szukać u siebie możliwości i wszystko robić, żeby szpital funkcjonował, bo jest bardzo potrzebny. To jest dobry szpital, jest dobry personel, jest dobre wyposażenie. Oczywiście zawsze może być lepsze, zresztą w tą stronę idziemy i najpierw musimy my wszystko zrobić, żeby mieć jakąś pewność funkcjonowania tej jednostki. No, a jeżeli dostaniemy coś z zewnątrz lepiej, mądrzej, to tylko się możemy cieszyć. Także czasami takie dyskusje, które tam odbywają się,
gdzieś na zasadzie takiej, że ktoś coś gdzieś mówi, no nie do końca są zgodne z prawdą. Tu nikt niczego nie przesądza. Jeszcze raz mówię, może być spółka pracownicza, może być spółka zewnętrzna, może być w strukturze szpitala, tak jak było przy poczynieniu jakichś tam zmian organizacyjnych i znalezienia oszczędności. No ja może powiem tak, dyrektor, z mojego punktu widzenia dyrektor, który nie szukałby oszczędności w funkcjonowaniu szpitala, nie kosztem pacjenta, zaznaczam, bo to jest podstawa, i nie szukałby nowych środków finansowania dla szpitala, to jest zły dyrektor. Dyrektor przedstawił swoje koncepcje, pracownicy laboratorium przedstawili swoje koncepcje, nikt się nie okopał na swoich stanowiskach, następne spotkania mają się odbyć z dyrektorem, panie przedstawiły swój jak gdyby pomysł na laboratorium, sformułowały go na piśmie, mają jeszcze go dopracować i przedstawić dyrektorowi, czyli to wszystko się jak gdyby toczy. Obie strony co do jednego się zgadzały, że można koszty laboratorium zmniejszyć. Starosta Kozienicki zapewnił także, że restrukturyzacja laboratorium nie będzie miała wpływu na jakość oraz terminowość badań laboratoryjnych. To są takie mity, z którymi czasami się zderzamy, że na przykład firma prywatna będzie robiła coś gorzej. No ja jakoś nie specjalnie w to wierzę, bo te duże spółki, które zajmują się laboratoriami, obsługują na przykład Centrum Zdrowia Dziecka. Na przykład Wielki Szpital Wojskowy w Bydgoszczy. Można takich szpitali wymieniać jeszcze więcej. No i jakoś to się dzieje, prawda? Nic tam tragicznego się nie dzieje. Nie bardzo wierzę w to. Zresztą podam bardzo prosty przykład z naszego podwórka. Mamy przy szpitalu od Alei Solidarności stację dializ, prawda? Nie stać było nas, powiatu i szpitala, na uruchomienie tej stacji. Tą działkę sprzedaliśmy. Duża firma, która zajmuje się dializami, kupiła tą działkę ze zrujnowanym budyneczkiem, wyremontowała to i funkcjonuje stacja dializ. Czy coś się stało? Pacjent przychodzi, myśmy nie mieli tych dializ. Pacjent przychodzi, jest dializowany za darmo, nie ma żadnego problemu. Ludzie mieszkający w Kozienicach i w okolicach nie muszą jeździć poza Kozienicę, a to jest straszna choroba, jeżeli trzeba być dializowanym. Nie życzyłbym tego nikomu. I działa to w systemie całkowicie komercyjnym, powiedzmy prywatnym. To ta firma ma kontrakt z NFZ-em. Ja osobiście, tak jak powiedziałem na początku, ja nie jestem zwolennikiem spółek prawa handlowego w szpitalach i dopóki coś będzie ode mnie zależało, to zawsze będę bronił struktury szpitala publicznego. Ale to wcale nie znaczy, że nie ma pewnych elementów działalności szpitala, które można inaczej zorganizować, które będą przynosiły zyski, będą funkcjonować równie dobrze, a oszczędniej. Zarządzając czymś, no trzeba liczyć się z pieniędzmi, które się posiada. Jeżeli się nie będzie czynić oszczędności, to może zaburzyć to funkcjonowanie całości. Szpital ma być publiczny. Dlatego, że ja nie bardzo wierzę w rynek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitali, taki rynek pełny jak gdyby, no dlatego, że jeżeli 80% dochodów szpitala, powiedzmy nawet 90% dochodów szpitala, to jest kontrakt z NFZ-em, a na przykład nawet spółek prawa handlowego, to 60%, 60 parę procent dochody powstają z kontraktu z NFZ-em, no to jaki to jest rynek? Nie ma tego rynku. To nie funkcjonuje całkowicie na rynku takim całkowicie prywatnym, bez dofinansowania, bez kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia, na który my się wszyscy składamy. Więc tutaj nie ma raczej mowy o rynku. Może uwolnienie ubezpieczeń. To byłby rynek. Gdyby uwolniono ubezpieczenia, każdy z nas mógłby ubezpieczać się w sensie zdrowotnym w różnych firmach, które funkcjonują na rynku. My się dzisiaj możemy dobezpieczać, prawda? To by były pewne jakieś takie pierwociny rynku. Szpital jest tak trudnym problemem, że do niego trzeba podchodzić bardzo spokojnie i w sposób bardzo wyważony. Tu nie powinno być emocji. Musimy pamiętać, że obsługuje 60 parę tysięcy ludzi. I nie tylko z naszego terenu ludzie korzystają z naszej usługi. Musimy pamiętać, że pracuje tam 600 osób i że jest to nasze bezpieczeństwo zdrowotne na tym terenie. Więc tu jest wymagany jak najbardziej spokój i rozsądek. Tu nie można nic robić na zasadzie, że ktoś sobie pomyślał, że będzie tak lepiej, albo mu się wydaje. Tu nie ma miejsca na mi się wydaje. Tu trzeba każdą decyzję przeanalizować, każdą decyzję przemyśleć, bo skutki są dość daleko idące, jeżeli się w czymś pomylimy. No póki co udaje nam się to robić, patrząc na służbę zdrowia w okolicach, na szpitale niektóre, o których ja wiem, jakie mają problemy, to powiem tak, my mamy problemy, bo dług jest i to jest dług dosyć
dosyć znaczny. Cały czas walczymy, żeby się nie zadłużał szpital i ta strata albo jej nie ma, albo minimalnie rośnie. No nie wiadomo, jak jeszcze ten rok się zakończy. No ale jakoś nam się skutecznie to udaje czynić. A dlaczego? Dlatego, że zachowujemy zdrowy rozsądek. I mimo ostrych dyskusji na Radzie, kiedy przyjmowaliśmy program naprawczy, to wszyscy zgodzili się, że jakieś działania musimy podjąć. I tylko coś takiego przynosi efekt. Siedemnastego stycznia uczniowie tym razem trzech klas zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach bawili się na drugim balu studniówkowym. I szły pary po parach hucznie i wesoło. Rozkręcało się, znowu skręcało się koło. Jak wąż olbrzymi w tysiąc mając się zwojów. Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Jeden z typowo polskich tańców, polonez, miał uatrakcyjnić biesiadę ku czci polskich bohaterów. Dziś również polonez ubarwi ten szczególny wieczór naszych tegorocznych maturzystów. Poloneza czas zacząć. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz w bramie. Ty, co wróg zamkowy nowogródzki, ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany, martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niebem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie puszczy nowy świeżo, gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby stęgą, miedzą zieloną. Na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Thank you.
dzisiejszy, dzień studniówki, najpopularniejszej w szkolnej tradycji, jest okazją do tego, aby serdecznie podziękować Wam za to, kim jesteście. Za Wasze starania, za to, że wykorzystaliście szanse i perspektywy dane Wam przez naszą szkołę. A dziś odtańczyliście poloneza, poprzez którego daliście świadectwo swoich emocji i odczuć związanych z naszą szkołą i ludźmi, którzy towarzyszą Wam już od kilku lat. Choć do matury pozostało jeszcze nieco czasu, już teraz mogę szczerze powiedzieć, że spełniliście nasze oczekiwania i głęboko wierzę w to, że zarówno niedalekiej, jak i odległej, związanej z Waszym dorosłym życiem przyszłości, nie zawiedziecie nas. Tego właśnie Wam życzę, abyście sprawdzili się jako maturzyści, absolwenci, studenci, pracownicy, rodzice, a na razie jako tancerze. Wszystkim w imieniu całego grona pedagogicznego życzę wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Patrząc na Was widzę pięknych, młodych ludzi, pełnych radości życia. Kipi w Was energia i jestem pewien, że Wam się uda. Jestem pewien, że zrealizujecie swoje marzenia. Tylko proszę Was o jedno, pamiętajcie o swoich, zawsze pamiętajcie o swoich rodzicach, którzy Was wychowywali, poświęcali dla Was bardzo wiele. To jest wysiłek nie do przecenienia. Pamiętajcie o swoich nauczycielach, którzy tak jak najlepiej potrafili uczyli Was, przygotowywali Was do tego, co będzie później, a także pamiętajcie o swoich korzeniach, bo dzisiaj świat jest przed Wami. Tak jak magali starożytni filozofowie, dla wolnego człowieka cały świat jest jego ojczyzną, ale też inni, równie mądrzy, mówili, kto jest wszędzie, nie ma go nigdzie. Ja jestem pewien, że będziemy z Was dumni. A dzisiaj bawcie się tak, jak najlepiej potraficie. Życzę Wam, żebyście zawsze mieli w sobie godność, poczucie tej godności, żeby Wam nigdy nie zabrakło wiary we własne siły, że można zmieniać świat, ten dookoła Was, ale również ten, który nazywamy Polską, jak i jeszcze szerzej. W imieniu Rady Powiatu dziękuję za zaproszenie. Życzę wspaniałej zabawy, a przyszłym maturzystom uzyskania jak najwyższych ocen na egzaminie maturalnym. Już za mniej więcej 100 dni skończy się dla Was szkoła tu w Kozienicach, ale zacznie się kolejna szkoła życia. Z pewnością dużo trudniejsza. Oby była dla Was jak najbardziej łaskawa i jak najmniej dotkliwa. A na dzisiejszy wieczór życzę Wam dobrej zabawy, radości i jak najlepszego humoru. To chyba pierwsza taka noc w życiu, kiedy uświadamiacie sobie, że nie jesteście już dziećmi. Macie poczucie, że dojrzeliście do tego, aby zmierzyć się ze światem i ze swoimi marzeniami. Nie jest to łatwe, ale nie ma rzeczy niemożliwych, a o marzenia trzeba walczyć i nigdy nie zrezygnować z nich. Kończąc, miałbym jedno życzenie. Niech się każdy bawi do samego rana, a ta studniówka z tego będzie znana, że osoby bawiące się na niej dotrwały do samego rana, że żaden nauczyciel nie stał z boku, a każdego jutro rano będą boleć nogi. Studniówka to taki wieczór, taka noc wzruszeń, która skłania do zastanowienia i każe nam zapytać o to, dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na Wasze ręce, szanowna dyrekcjo, kochani nauczyciele, złożyć słowa szczerych i ciepłych podziękowań za wszystko, co nam ofiarowaliście. Pragniemy złożyć ukłon w stronę naszych wychowawców, pani profesor Anny Golarz, pani profesor Renaty Kurek, pani profesor Małgorzaty Sucheckiej, które nigdy nie traciły cierpliwości, by nas wspierać i przemawiać nam do rozsądku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, wszystkim bez wyjątku, pracownikom szkoły i przepraszamy za wszystkie nasze przewinienia,
które utrudniały wam pracę. Drodzy rodzice, dziękujemy wam za trud włożony w nasze wychowanie. To właśnie wasza miłość i dobroć pozwoliły nam zmierzyć się z życiem pełnym trudności. Życzymy sobie i wszystkim tu obecnym, by ten bal był jednym z najpiękniejszych zdarzeń w naszym życiu. Bo jak powiedziała nasza wspaniała poetka Wisława Szymborska, żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy. Za abiturientów 2015 mam nadzieję, że za świetnie zdaną maturę. Studniówka i wszystkie związane z nią przygotowania to przeżycie nie tylko dla samych maturzystów, ale również dla ich rodziców. Tak naprawdę to od września to się zaczęło. No może takie intensywne prace nad całą tą organizacją to dopiero teraz, tak gdzieś miesiąc trwają. No jesteśmy zadowoleni ze wszystkiego. A z dziećmi jak z dziećmi, wiadomo, no trzeba jeździć, zakupy, jeszcze raz zakupy. Wie pani, co robią mężczyźni na zakupach? Siedzą, czytają gazetę. Najważniejsze były długie sukienki, oczywiście problem z ich zakupem, ale można było zmienić długość, także każda długość jest odpowiednia. Ja bym chciała podziękować z tego miejsca rodzicom, za którzy bardzo chętnie pomagali, nie było problemu z jakimkolwiek telefonem, z tematem, pomagają, zebrania mieliśmy, spotkania, pani dyrektor nam bardzo pomogła. Praktycznie nam przygotowała te takie oficjalne rzeczy, więc wyszło to... Anna Golasz i to bardzo jej dziękujemy, jako od wszystkich rodziców. No i przede wszystkim rodzicom za zaangażowanie, bo każdy, kto miał coś tam dołożył. Młodzież stanęła na wysokości zadania, bardzo dzielnie nam pomagała. Wspaniale wygląda i wspaniale się bawi. Zresztą muzyka też jest przepiękna. Też chcę się podziękować pani, która organizowała, uczyła ich tańca, także piękna choreografia. No super, myślę, że będzie okej do rana. Faktycznie bardzo przeżywacie studniówkę? Nie, tak w pozytywnym sensie. Nie tak, żeby się tak bardzo stresować, ale to jest bardzo fajne przeżycie, bardzo fajne wydarzenie. A jeśli chodzi o kreację, długo się zastanawiałyście, co to będzie i jak to w ogóle wygląda? Bardzo długo. Najgorsze jest to, żeby żadna dziewczyna nie miała takiej kreacji jak my. Ten wyjątkowy bal oznacza rychłe pożegnanie się ze szkołą średnią i rozpoczęcie kolejnego etapu w życiu. Mieli próbne egzaminy, jakoś poszły dobrze, czyli więc nie będzie takiego, oni jeszcze teraz troszeczkę uzupełnią te wiadomości, bo teraz robili próbne sobie matury i nie wyszło źle. Jak Kozienice to tylko zespół, naprawdę. I tak pod względem ludzi i poziomu, wiadomo, to jest większa szkoła, zawsze jest więcej ludzi, ciekawiej. Przede wszystkim dlatego, że mamy wspaniałych nauczycieli. No i kolegów, koleżanki. Będziemy tęsknić za koleżankami, za niektórymi nauczycielami, za atmosferą, jaka panuje w szkole, bo w naszej szkole naprawdę jest świetna atmosfera, fajni ludzie. Uczniowie zespołu szkół numer 1 z Kozienic studniówkę mają już za sobą. Teraz przed nimi symboliczne 100 dni do najważniejszego egzaminu w życiu, matury. Styczeń to tradycyjnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych czas studniówek. Od tego miesiąca uczniowie klas maturalnych odliczają symboliczne 100 dni, czyli czas dzielący ich od egzaminu dojrzałości. W bieżącym roku szkolnym uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych imienia Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku w rytm poloneza Michała Kleofasa Ogińskiego rozpoczęli swoją studniówkę zaplanowaną na 17 stycznia. Przyszłym maturzystom towarzyszyli rodzice i zaproszeni goście, wśród których obecni byli Czesław Czechyra, poseł na Sejm RP, Krzysztof Stalmach, wicestarosta powiatu kozieńskiego, przyjaciele szkoły, dyrekcja i nauczyciele. Thank you.
Wy, drodzy abiturienci, w tym momencie życia jesteście, przeżywacie wyjątkowe chwile. Pewnie wiele osób z Was o tych chwilach będzie myślało po 10, po 20 latach, że była to wiosna Waszego życia. To było coś wyjątkowego, co się Wam przytrafiło. Przeżycie młodości, przeżycie tych najpiękniejszych dni, miesięcy, lat w szkole. Przyjmijcie ode mnie życzenia od całego grona pedagogicznego, wszystkich pracowników szkoły, aby ta matura zdana była najlepiej, później byście się dostali na wymarzone uczelnie, później żebyście dostali się do takiej pracy, na jaką zasługujecie, do dobrej pracy w naszej ojczyźnie. Studniówka to jest wyjątkowy czas, wyjątkowy wieczór, który zapada na długo w pamięć, ja bym powiedział, że na zawsze. Zawsze pamiętamy, niezależnie od wieku, że byliśmy na studniówce, że mieliśmy ten wyjątkowy czas, żeby się cieszyć. W tych godzinach nie pamięta się o maturze, ale wiadomo, że to będzie za 100 dni, że będziecie zdawać ten pierwszy, najpoważniejszy chyba w życiu egzamin, od którego zależy wasze dalsze życie, wasze dalsze decyzje. Życzę wam, ażeby egzamin maturalny był zdany na jak najwięcej punktów, najlepiej na 100, żeby wasze wybory drogi dalszej życiowej były jak najbardziej trafione, żebyście byli ludźmi szczęśliwymi, zadowolonymi, a żebyście nigdy nie stracili wiary w siebie, bo macie ogromne możliwości, ogromny potencjał. Świat stoi przed wami otworem. W imieniu własnym, a także starosty Kozińskiego, pana Janusza Stąpowa, a także jej zarządu powiatu, chciałbym wam życzyć udanej zabawy. Takiej, jak tutaj już kilku przedmówców przede mną powiedział, pan dyrektor, takiej niezapomnianej do końca swoich dni. Nie zabrakło podziękowań oraz życzeń, jakie uczniowie złożyli dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu. Mam nadzieję, że będzie to niezwykły bal, który uświadomi nas o tym, że już wkrótce przekroczymy symboliczny próg dojrzałości. Pragniemy odnaleźć tam swoje właściwe miejsce. Niebywałość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczyliśmy próg szkolnych murów. Szybko minęły wspólnie 4 lata. Atmosfera dobrej zabawy nie opuszczała młodzieży na równi z podekscytowaniem, a nastroje pokazywały, jak ważne jest to wydarzenie w życiu młodego człowieka. Studniówka jest takim dniem zapomnienia dla nas, ponieważ możemy się odzwyczaić od takiej ciągłości szkolnej, pobawić wszyscy razem, ten ostatni raz prawdopodobnie. W przyszłości też będziemy to wspominać bardzo miło, jak będziemy patrzeć na zdjęcia, będziemy się uśmiechać i wspominać to, że ten dzień był wyjątkowym dniem. Tak jest. Tak, studniówka jest jeden z najlepszych dni w życiu, tak naprawdę warto wspominać, warto będzie w przyszłości. Tak, studniówka jest czasem naprawdę magicznym, dniem, gdzie całą klasą możemy się zebrać, pokazać się od tej najlepszej strony. Tak jak nas rodzice wychowali i nauczyli, że trzeba się bawić w gronie i po prostu w takiej dobrej, spokojnej, luźnej atmosferze. Każdy z nas słyszał od rodziców nie raz, nie dwa, jak to będzie po 18, że każdy z nas przed jeszcze 18, nawet ten tydzień wcześniej, dłużył mu się niemiłosiernie. Ostatnie 3 tygodnie to dla nas był bieg z przeszkodami i to w morderczym tempie, więc każdy z nas może powiedzieć coś innego. Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowym dniem, na pewno. Dopiero dzisiaj, dopiero w tych godzinach odczuwam, że w ogóle jest studniówka. Całe te 3 tygodnie przygotowań jakoś tak strzeliło jak z procy po prostu. Ciach i nagle jest studniówka. Piękny czas, razem się bawimy, wszystko jest super. Każdy z nas ma inne plany, tak? Ja na przykład chciałbym się dostać do wojska, lecz nie wiadomo jak to z tym pójdzie wszystkim. Cóż, jeśli się nie uda, to zawsze zostaje praca w zawodzie, tak? Zawód nie jest najgorszy, jest bardzo popłacalny i szukany teraz. Więc miejmy nadzieję, że nam się uda ze wszystkim. Ja osobiście jeszcze się nie czuję dorosły. Dzisiaj kończę 20 urodziny. Drugi rok z dziewczyną i jakoś nie czuję jeszcze tej dorosłości takiej pełnej. Myślę, że dopiero jak
będę miał pracę, własny dom, będą w drodze dzieci, jeśli jakoś uda się to wszystko dopiąć na ostatni guzik, to wtedy może jakoś ta dorosłość wpłynie. Tak to nie czuję się jakoś tak typowo dorosły. Ja na pewno się nie czuję dorosłym. Dalej chcę być dzieckiem po prostu. No, jeszcze najchętniej bym wrócił do wieku 14 lat, gdzie można było wszystko jeszcze robić. No, ale aczkolwiek trzeba dorosnąć do własnego wieku, tak? Każdy ma na wszystko czas, na planowanie się własnych myśli, uczynków, wszystkiego. No, czas pokaże, czy nam to wyszło, czy nie. Atmosferze dobrej zabawy towarzyszyła aura podsumowań, ocen, wspomnień i życzeń spełnienia w dorosłym życiu. Tego typu spotkania pokazują dojrzałość przygotowań, dojrzałość rodziców, ich zaangażowanie, ogromną radość dawania siebie, bo rodzice w ten sposób też pokazują, manifestują, jak bardzo kochają swoje dzieci, jak są dla nich ważne. A dla nas wszystkich deklaracja miłości i przypominanie o niej bez względu na wiek jest jednym z najważniejszych wydarzeń życia. Nie ma osoby takiej, która na hasło studniówka nie wraca pamięcią do swojej studniówki, nie odnosi, nie układa tego w sposób relatywny, nie porównuje. Nie można przejść obojętnie koło tego hasła, zawsze porównujemy. Widząc inne studniówki, porównujemy ze swoją. Nawet jeśli nie ma potrzeby porównywania, to wracamy z ogromną nostalgią, bezsprzecznie wszyscy, do tego czasu, kiedy przeżywaliśmy tę swoją pierwszą studniówkę. Studniówka to coś bardzo osobistego, to coś bardzo indywidualnego. To poza formą odliczenia tych 100 dni do matury, to jest jeden z najpiękniejszych bali życia, do których zawsze będziemy i oni również będą z wielką tęsknotą wracać. W tym roku na swojej studniówce bawiło się 16 uczniów Technikum Leśnego oraz 13 uczniów Technikum Drzewnego wraz z osobami towarzyszącymi. Każdy pieszy i każdy kierujący rowerem poruszając się po nieoświetlonej drodze ryzykuje swoje zdrowie, a często i życie. Ryzyko to wzrasta, gdy rower nie jest wyposażony w wymagane przepisami oświetlenie oraz gdy rowerzysta bądź pieszy nie posiada elementów odblaskowych. Warto pamiętać, że z dniem 31 sierpnia 2014 roku wszedł w życie obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Ta zmiana ustawy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez zmniejszenie liczby osób ginących każdego roku na drogach. Znaczny odsetek ofiar to osoby poruszające się po zmierzchu wzdłuż nieoświetlonych dróg. Obecnie na terenie całego kraju prowadzona jest akcja Bezpieczni po zmroku. W miesiącu styczniu rozpoczęliśmy tę akcję na terenie gminy Garbatka Letnisko. Dzisiaj zostały rozdane kamizelki odblaskowe na targu. W poprzednim tygodniu w szkole w ramach prelekcji w szkołach zostały rozdane również kamizelki dla dzieci w szkołach w Garbatce i w Bogucinie. Ta akcja, Garbatka rozpoczyna akcję Bezpieczni po zmroku. Następnymi gminami będzie gmina Sieciechów i gmina Gniewoszów. W akcję włączają się wszystkie gminy powiatu kozińskiego. Z tego co wiem, włączają się w tą akcję, natomiast z tego co już zostałem poinformowany, w gminie Sieciechów zostały zakupione odblaski w postaci opasek i to samo będzie zakupione w gminie Gniewoszów. Elementy odblaskowe wręczane mieszkańcom w ramach tej akcji zakupują gminy. My bardzo chętnie przyłączamy się do tego typu akcji, bo one służą mieszkańcom. I jeżeli służą mieszkańcom i poprawi ich bezpieczeństwa, to my jesteśmy za. My chcemy tą akcję prowadzić właściwie przez cały rok. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby mieszkańcom dawać w bardzo różnej formie różnego rodzaju odblaski i kamizelki i takie narękawniki. Będziemy to robić w różnych formach, poprzez udział w konkursach, także dla dzieci, dla dorosłych. Podstawowym celem tych działań jest promowanie używania przez pieszych i rowerzystów elementów odblaskowych wszędzie tam, gdzie może to pomóc uniknąć wypadku.
Odblaski to jeden z najtańszych, najprostszych i zarazem najłatwiejszych w zastosowaniu sposobów na zwiększenie swojego bezpieczeństwa na drodze. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, ferie zimowe w roku szkolnym 2014-2015 przypadają w województwie mazowieckim na dni od 19 stycznia do 1 lutego. Nie wszyscy wyjeżdżają na odpoczynek zorganizowany, ponadto nie zawsze obejmuje on wszystkie dni ferii. Dlatego dzieci i młodzież mogą skorzystać z oferty przygotowanej dla nich na miejscu. Zajęcia feryjne czekają na nich w szkołach, ale i poza nimi nie brakuje atrakcji. Gminne Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce Letnisku zorganizowało zajęcia zarówno dla dzieci z zerówki oraz klas 1-3, jak i dzieci starszych oraz młodzieży. W ofercie znajdują się m.in. projekcje filmów, gry planszowe, zajęcia plastyczne. W szkołach gminy Głowaczów uczniowie mają dostęp do bibliotek, sal komputerowych, otwarte są dla nich zaplecza sportowe. Zaś w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzudzie odbywają się warsztaty z przedsiębiorczości realizowane w ramach projektu na własne konto. W Gniewoszowie ofertę na ferie przygotowały szkoły, znajdują się w niej zajęcia tematyczne, komputerowe oraz sportowe. Ofertę przygotowała również Cyberia dla uczniów z terenu gminy Grabów nad Pilicą. Tutaj wśród atrakcji znajduje się m.in. spotkanie z aktorem Andrzejem Jurczyńskim, a także quizy i zabawy z nagrodami. Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Magnuszewie ma w zaplanowanej na 2 tygodnie ferii ofercie projekcje filmowe, poranki dla dzieci, zajęcia plastyczne, kostiumowy bal karnawałowy, jak również wyjazdy do kina i zwiedzanie wystawy budowli z klocków Lego, a także zajęcia sportowe. W gminie Sieciechów poza dyżurami w szkołach dla dzieci są dostępne komputery oraz internet w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieciechowie, a także w jej filii w Zajezierzu. Najwięcej atrakcji zapewnia gmina Kozienice, gdzie zarówno w ognisku pracy pozaszkolnej Ogród Jordanowskim, jak i w Kozienickim Domu Kultury dzieci i młodzież korzystają z przygotowanej specjalnie dla nich oferty programowej, w której są warsztaty tematyczne poświęcone m.in. kaligrafii, fotografii, zajęciom plastycznym, wokalnym, tanecznym, warsztaty multimedialne, iluzjonistyczne, kurs makijażu, a także wyjazdy do kina i teatru, konkursy i turnieje sprawnościowe. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu poza basenem oraz grami i zabawami na lodowisku proponuje bezpłatną naukę pływania dla dzieci oraz bezpłatną naukę jazdy na łyżwach dla dzieci, a także feryjny turniej piłki nożnej Trampek 2015 i zajęcia fitness. Bezpłatny udział w zajęciach mogą wziąć dzieci, młodzież i dorośli podczas ferii również w Muzeum Regionalnym imienia profesora Tomasza Mikockiego w Kozienicach, gdzie przygotowane zostały zajęcia ceramiczne w pracowni Opłotki połączone z nauką toczenia na kole garncarskim. Podczas ferii można również skorzystać z bogatego księgozbioru i audiobooków Biblioteki Publicznej imienia księdza Franciszka Siarczyńskiego i jej filii. Dzieci i młodzież mogą zatem czas ferii wykorzystywać w sposób czynny, twórczy i aktywny, a przede wszystkim bezpieczny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych i w siedzibach organizatorów. W dzisiejszym programie to już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych wydań naszego programu, który jest dostępny również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.